Witam wszystkich serdecznie na kanale TFT Federnight i dzisiaj będę robił coś innego do moich poprzednich odcinków. Będę grał od nowa na nowym koncie na serwerze EU West i będę próbował wspiąć się jak najwyżej. Jeszcze nie wiem jak nazwę tą serię, ale będę tu wrzucał jedną lub dwie gierki, dobrze pocięte lub nie pocięte, zależy jak będzie się lepiej oglądało. I będę pokazywał wam od podstaw jak wbić wysoką rangę i że można to zrobić. To pozwoli mi na kanale utrzymać systematyczność. Jeżeli nie będę miał pomysłu jak co nagrać w dany dzień, to wrzucę taki filmik, gdzie wbijam po prostu rangę na nowym koncie. Możecie zobaczyć jak to wygląda od samego początku. Szczerze mówiąc, ciężko jest utrzymać systematyczność, wrzucając jeden filmik dziennie, gdzie nagrywam tylko poradniki. W pewnym momencie brakuje mi pomysłów i będę musiał wrzucić coś innego. I taka seria pozwoli mi utrzymać systematyczność i pozwoli mi na często wrzucanie filmików, które mam nadzieję będziecie chcieli oglądać. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza gierka na nowym koncie TFT Federnight, tak nazwałem sobie konto. Nigdy nie grałem na EU Westie, zawsze grałem na Nordic Liście, tam już mam, tam mam diament jeden, brakło mi kilka punktów do picia Challengera, ale mam nadzieję, że na dniach to się uda. I wbijamy do pierwszej gierki. Jesteśmy w gierce. Pierwszą postać, którą wzięliśmy, to jest Lucian na armorze. Musiałem tutaj troszkę zmienić ustawienia wideo, tak więc nie mogłem sobie za bardzo wybrać tej postaci, ale jest ok. Armor bardzo fajny na NGA. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem jak nazwę tą serię, nie wiem czy bardziej będą wam się podobały całe niepocięte odcinki, czy lepiej wrzucać może nawet i trzy gierki do jednego odcinka, lekko pocięte. Zobaczymy, piszcie w komentarzach co wolelibyście zobaczyć. Różdżka, bardzo fajny item na początek też wypada. Możemy złożyć Morello, bardzo mocny item na Kennena teraz, często grywalny. Kupimy na razie Fiore i Tristiana, wrzucimy, jeżeli będzie trzeba to sprzedam Luciana, wolałbym tego jednak nie robić, mam nadzieję, że mi dwa golda wypadnie. Szkoda, że teraz już tej skórki nie dostanę, bo usunęli beta pasy i będę musiał tym duszkiem grać, a tak to... Tam było darmowe jajko na początek i można było sobie wziąć jakiegoś fajnego skina. Jeden shield, 20 LP. Ciekawe. Co tutaj ludzie pobrali? No gościu już miał warmoga, ciekawe. Mocny item jakby nie było. A, łuk. No nie za bardzo mi tu jest potrzebny, wolałbym te dwa golda jednak. Chyba, że z trzeciej fali też mi wypadną itemki, to już będzie troszkę lepiej. I co dostajemy? Wayne. Tak, chyba zagram. Wtedy mam Knightów, Nobli, Gunslingerów. Wiadomo, co mi się uzbiera, to będę wrzucał. Ale myślę, że bardzo fajnie sobie zachowuję opcję otwarte. Na razie nie składam itemki, poczekam, może jeszcze coś mi wypadnie z tych minionów. Jak nie, to spróbujemy coś złożyć z tych itemów, a jak nie, to rozdam po prostu po jednej itemce na każdą postać, których nie będę grał w lejcie. Tak, żeby miało jakiegoś buffa tam na początek. Okej. Możemy złożyć Ionic Sparka. To jest mocny item na początek, ale czy ja chcę zużywać moją różdżkę na Ionic Sparka? Dwie Eliski i Graves. Chyba po prostu wbiję level. Zrobię sobie Nobli z Gunslingerami. A Ionic Sparka dam na Wayne. Zagramy Ionic Sparka, damy atak speed na Fiore. Myślę, że spoko jest Ionic Spark na początek. Możliwe, że mogłem zatrzymać tą różdżkę na Morello, ale spróbuję dobrać później. Pierwszy gościu też czwarty poziom wbił. Nic na ławce nie ma. Mam Nobla na Fiorze, powinno to mi pomóc bardzo. Znaczy bez problemów, tutaj powinniśmy wygrać właśnie przez Ionic Sparka. Silny item na początku. I od tego momentu spróbujemy utrzymać jak najwyższego win streaka. Dwóch Shenów. No, ciekawy opener. Mam nadzieję, że uda się zbierać trzeciego dosyć szybko, bo nie chcę, żeby mi dwóch siedziało na ławce i zajmowało miejsce i pieniądze. Co ja chcę tu zrobić? Na razie to ustawienie zostawiam. Fiolę dam troszkę do przodu. Gość już ma Spire w so, czyli na Warusie. To chyba Smurf, z tego co widzę.
Raczej na pewno właśnie goście w tej samej pozycji co ja, po prostu zaczął na nowym koncie, bo na tym poziomie raczej nikt tak nie robi, że rozdają po jednej temce na każdą postać, to po prostu nie jest spotykane. Jest raczej zagrywka z wyższych tam poziomów. Ludzie na niższych rangach raczej się spieszą z tymi itemami i wkładają cokolwiek na każdą postać, ale i tak wygrywamy. Może go spytamy nawet, czy jest smurfem. Na razie tak, zagramy. Mam bardzo dużo par. Warwick, Fiora, Wayne, Shen. Myślę, że nie uciągniemy za długo tą kompozycją, którą mam teraz. Visionorus Obscur. GA plus Warmog. No mocny item ma gościu. Mocna paka. No i na niego trafiamy, no tak. Na kogo by innego? Nie wiem, czy jest szansa, że z nim wygramy. Ta Fiora nam może kupić dużo czasu. Może nawet wygramy, przez to, że mamy Noble i Aniak Sparka. Jest jakaś tam szansa. Jest jakaś tam szansa. Okej. Okay. Teraz wstanie, użyje skilla, straci 150 HP. Oj, nie wygramy, raczej remis. Jakby nie miał tego GA, no to wiadomo, byśmy wygrali, no ale trudno. Straciłem win streaka i nie za dużo HP, no jest ok. Czego my szukamy? Mam łuk na pewno. Oraz armor, to BF by się przydał wziąć z tej Morgany. BF nie weźmiemy, różdżki też. To jedynie łezka. Z łezki zrobimy static shiva, mocny item. Może mogłem iść pod rangerów w tą gierkę. Zobaczmy jeszcze co nam się ułoży. Kupuję lewa, zrzucam GPK, wrzucam Mordekaisera, wrzucam też Statika i wrzucę chyba Knighta. Myślę, że Knight troszkę lepiej gra niż Gunslingerzy na tym etapie gry. Sprzedam chyba Warwicka, kupię TF-a, sprzedam Shena, żeby mieć 10 golda. Raczej nie pokonam tego gracza. Niestety raczej go nie pokonam. Bardzo silna ta nidalka w połączeniu z Lulu. Ale trudno, znowu dużo nie tracimy, a myślę, że jesteśmy w bardzo fajnej pozycji z itemkami. I z czempionami też nie ma najgorzej. Czogat. Czogat, fajna postać. Zawsze opłaca się wziąć. Martę też dokupię. Myślę, że są tu osoby, które mogę pokonać raczej z łatwością. A niestety teraz mi dało takich. Ten już ma 6 postaci, tutaj któryś wariat. Gdzie on jest? Czyli dobrze widziałem. Tak, pierwszy ma już 6 postaci. No ciekawe podejście. Ja 6 postaci wbiję dopiero po kragach. Okej. To raczej z łatwością wygrywamy. Ashi traci prawie pół HP. No, około 30% z jednego Ionic Sparka. 25%, tak? Dobrze liczę.
Wezmę pop pin, bo jest o wiele lepszy niż Darius. Gravesa też wezmę. No na razie trochę słabo, powiem wam. Cztery postacie na poziomie pierwszym. No nie jest to dobra kompozycja. Dziwię się, że jesteśmy tak wysoko w pozycji. Tutaj gości ostatni, ma trzy postacie na drugim poziomie. I itemki mam bardzo fajne pod early game, to mnie utrzymuje na tej pozycji, na której jesteśmy. Zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mordekaj Zera też by się przydało wymienić, bo to jest jedyna postać, którą mam na dwójce, ale jest to bardzo słaba postać. Trzymam ją tu tylko pod Nightbuffa. Wolę mieć postacie, które mam CC. No i wypadają pieniądze, no niestety. Sprzedaję Tristianę. Muszę ustawić sobie Hota na sprzedawanie. Bardzo przydatne, jeżeli nie macie ustawionego, to zawsze sobie ustawcie Hota pod sprzedawanie, pod refreshowanie. Bardzo się przydają te Hoty. Wayne kupię, tu mi właśnie wpadł Graves, wrzucę poziom, dodam Gravesa, mam Gunslingerów, Knight of Nobli. Myślę, że teraz moja kompozycja się polepszyła i to dużo. Raczej tutaj łatwo wygramy, łatwiutko z tym Gravesem na drugim poziomie. No to jest moc. Graves na drugim poziomie jednak zamiata, jeżeli macie go możliwość, jeżeli macie możliwość bicie go na początku gierki na drugi poziom, no to jest mocna postać, duży damage. Bardzo fajnie bije obszarowo w te postacie, szczególnie na pierwszym poziomie, tak jak ten gość miał, to znikają w sumie. Tutaj jest tak, i tak jest bardzo ściśnięte to HP, nie ma postaci, nie ma osoby, która jakoś bardzo odstaje, nawet ten gościu, który teraz dostał ode mnie Bęcki, ma 50 golda. Raczej to nie jest warte i tak. Mieć 50 golda, a tracić już 35 HP. Średnio warto bym powiedział. Warwicka mogę kupić zamiast Mordę. Mogę kupić Kindred na jedną rundę. Nie, stracę Nobla. Albo Knighta. Zyskam Fantoma i Rangera. Może tymczasowo ją kupię. Dostaję Fantoma, dostaję Rangera, może tymczasowo to jest ok, decyzja, żeby ją kupić. Siądzie fajny Fantom, tak jak tutaj, właśnie. I pozwoli mi to wygrać. Ciekawa decyzja. Myślę, że możliwe, że słuszna. I tak jej nie będę grał. A w międzyczasie przyda mi się zgarnąć kilka tych wygranych. Dwa razy Rexa i Volibear. Co ja chcę zagrać? Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, co ja chcę zagrać. Bardzo wcześnie dostałem Cho'Gatha i nie mam za bardzo co z nim zrobić. Tutaj nikt na razie nie gra Brawlersów, tylko ten ma Rexa. Kupię chyba wszystkich. Troszkę bez pomysłu gram tą gierkę jak na razie i nie podoba mi się to. Mocny jest ten gościu, nie wiem czy go pokonam. Fajny Nobel mi siadł, Phantom też nie najgorszy. Możliwe, że wygram właśnie znowu przez itemy. I tego Phantoma, którego dorzuciłem. Nice. Może Brawlersów dzisiaj zagram, a nie Knightów z przodu. Karuzela wybieramy ostatni po ostatnich nerfach, gdzie jest tylko 9 czempionów, raczej nie za dużo nam zostanie. A spróbuję gdzieś to złapać, może jakiś początek do Morello, i tak chyba nie mam za bardzo co zbierać. BF-a.
Ale BF-a nie ma, to szukamy raczej tych pasów. Jak nie, to zbierzemy Cho'Gatha. Jeden pas już zniknął. Jeszcze jeden. Nie, nie, widzę, że po niego idzie. Może łezka? No, ten gościu pójdzie po łezkę. No, to weźmiemy Cho'Gatha, no. Spróbujemy go wrzucić na dwójkę. Dużo nam to pomoże. Kennen, bardzo fajnie. Zaczyna nam się tu coś układać. Kennen, Warwick. Teraz możemy już zrzucić tam Fiore, zrzucić Luciana. Mieć jeszcze lepszy frontline niż mieliśmy. Statika zrzucić, rzucić tutaj. I coś jeszcze? Na razie TF-a nie wrzucę, bo nie mam za bardzo gdzie. Chyba tak zostaniemy. Ciężko będzie, że Poppy pokonać. Że przez to, że mam Wayne plus Ionic Sparka, to padła raczej w szybkim tempie, nawet na tym Warmogu. Prowadzimy już 5 min streaka. Fajnie się buduje. 8 poziom, 8 na 30 expa. Nie możemy teraz kupić. Kupimy Aurelius Sola. Będziemy przechodzić w sorców. Spróbujemy tutaj zrobić trzech sorców, bardzo mocny frontline. I powoli wymieniać te postacie, które odpadają, czyli Poppy. Gdzie jest moja Poppy? Ja sprzedałem Poppy. Sprzedałem Poppy. Potrzebuję Sejuani, by to fajnie się komponowała zamiast Mordekaisera. No, zobaczymy, co tu wyjdzie. Mocny Phantom mi się znowu przyda. Najlepiej tutaj chyba na tego Luciana. Nie udaje się. Ale tak, jest fajnie. Ionic Spark bardzo kontruje Lucianów. Oni potrzebują tylko 35 many, żeby użyć skilla. Używają tych skilli cały czas i w sumie sami się zabijają powolutku. I Maya Wayne robi największy damage. Mimo że Wayne nie robi dużego damage'u, to przez to, że ma Ionic Sparka i Static Shiva, to robi kosmiczny damage przez tej temy. Tutaj raczej chcemy utrzymać tego win streaka. I po wilkach wbijemy level, mimo że to nie jest najlepsza decyzja. Ale tego win streaka chcemy utrzymać. Ten gościu ma tutaj 7 postaci na pierwszym poziomie. No ciekawe. Co on ma? Knightów? Trzech. I trzech Blade Masterów i trzyma Yasuo z tyłu. Yasuo, nigdy nie trzymajcie w kupie. Yasuo musi być sam. Nie na marne nazywa się wygnańcem. Lulu. Myślałem nad kupieniem dwóch Blitzcranków. Możliwe, że będzie to lepsze niż dwa Rek'Sai. BF. Łezka, 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 łezka. Co jest łezka młoga? Silence'a. Średnio bym powiedział. Biję sobie ten poziom, żeby nie stracić win streaka. Robię wszystko, żeby nie stracić win streaka cały czas. Frozen Heart raczej nie chcę tego na nim. Jak będzie mi Volibear na drugi poziom, to może na niego coś wrzucimy. Tutaj docelowo chcemy wrzucić jeszcze Kennena na Morello, ale nie wiem, czy to się uzbiera w sumie w tej gierce. Możliwe, że będę musiał zostać na trzech sorcach i bardzo mocnym frontlane'ie. Mocny Phantom. Kolega traci już GA. Fajna ulti Cho'Gatha. I kolejną gierkę wygrywamy. Tutaj goście ma 7 poziom 0, ekonomia ma 7 poziom i 30 golda, no to wiadomo, kto jest w lepszej pozycji. Tutaj też zaraz postacie, ludzie zaczną odpadać z tej gierki. Ja nadal nie wiem, kto u mnie powinien robić damage. Potrzebuję takiej jasnej postaci, która by mi pokazała, w co mam iść. Najlepiej dwóch Aurelion Solów. Solów? Soli? Nie wiem.
Shogat jeden by się przydał też. Mordekaisera muszę też wymienić powoli. Szósty poziom. Oj, Wayne jest w bardzo złej pozycji przez tego Blitzcranka. Może ona nie zrobić wystarczająco damage'u za Ionic Sparka i przez to przegramy. Chociaż jak na razie jest ok. To nie znaczy, że to się musi tak skończyć. No, niestety. Wayne za szybko zginęła i dostajemy niezłe bęcki. Sprzedam tą ludu. W końcu Cho'Gath, Morgany. Rzuciłbym mu najchętniej item jakieś na odnawianie many. Trzebuję tutaj Morgany z przodu jeszcze. Tak naprawdę pod Sorca. Aurelion Sola pod Sorca. I Karthus zamiast tej Kindred by mi się przydał bardzo mocno. Wtedy bym miał i Fantoma i Sorca. Mogę w sumie wymienić z tego Gravesa, ale zobaczymy, jeszcze poczekam chwilę. Tutaj gościu ma 8 postaci, z czego 6 na pierwszym poziomie. No, Cho'Gath jak raz uderzy, to pół teamu mu się posypie. 50 golda, 8 poziom i nadal trzyma... Co ja mówię? 8 poziom, 7 HP i nadal trzyma 50 golda. No ciekawa decyzja. Powinien już raczej wszystko przerolować. Bo nie ma czasu, żeby sobie trzymać 50 golda. Czego my tu nadal szukamy? Wygrywamy te gierki, a nadal nie wiem w sumie czego szukam za bardzo. Ten Sorcerer by mi się przydał. Chciałbym tego Sorcerera, no ale wiadomo, że go nie dostaniemy. Łaska spoko, BF jest ok. Co ja mam? Łaskę. Mogę złożyć Tormaila. Może to Morella poszukam. Na razie nie będę nic składał. Za dwie rundy są raptorki. Ja mam 90 HP. Nie muszę się śpieszyć z tą decyzją do składania czegokolwiek. Poszukam tutaj sobie czegoś. Volibear mi wskakuje. Wrzucam Volibeara. Wrzucam Blitzcranka. Sprzedaję. Na razie tylko jego sprzedam w sumie. Czy ja potrzebuję Fantoma? Chyba nie. Chyba na razie nie potrzebuję Fantoma. Mam fajny frontline. Potrzebuję dwóch sorców. Będę miał fajny backlane. Co? Blitzcrank ładnie wciągnął tego Vegara. No i zawijamy. Raczej łatwo. Głupie te dwie postacie. Sprzedam Mordekaisera. Raczej ten Phantom już nie jest potrzebny aż tak. Morgana mi wskakuje. Mogę ją wrzucić tutaj. Kindred sprzedać. Już mam dwóch sorców. I teraz decyzja, którą ja chcę podjąć, to jest trzech sorców raczej. Sprzedaję tam Wayne. Statika daję tutaj. Ionic Sparka tak samo. A z itemkami jeszcze poczekamy. Raz dodaję level. Utrzymam sobie 50 golda. Wbiję 8 level na spokojnie. Będę się starał wygrać tą gierkę, no. Nie widzę w sumie, jak mogę ją przegrać, szczerze powiedziawszy. Czerwona karta może tu zadać kosmiczny damage w połączeniu z innymi buffami. No, mocne ulta Nivii. Mogę tutaj przegrać w sumie. Cho'Gath musi zultować. No, nie daje rady. No, nie wiemy, tutaj troszkę zamiotła. I Aurelion Sol jeszcze jest za słaby. Na pierwszym poziomie, ale nie tracę dużo HP.
To bez różnicy. No i oto to, o czym mówiłem, czyli Aurelion są na drugim poziomie. Kana mi wskakuje na drugi poziom, o dziwo. Na razie go sobie zatrzymam, bo jak mi wskoczy Morello, to wrzucę sobie wszystkie itemki na niego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Warwicka bym sobie mógł wymienić na Rexa i chyba Warwick jest takim raczej średnim brawlerem. Ta jego umiejętność nie za dużo robi. Niebieska karta, wszyscy odpalają umiejętności. Ludzie myślą, że Twisted Fate jest bardzo słaby, a ja nie podzielam tego zdania. Myślę, że jest tak mocny. Nie jest jakoś super mocny, ale jest wystarczająco mocny. Cho'Gath. Co my chcemy z nim zrobić? Gara już nie zagram. Poppy, Anivia. Mogę zrobić tak. Dać mu Thornmaila, dać mu Dragon Claw'a, dać mu Rabadona. I tak chyba to będzie wyglądać jak na razie. Dam go do środka, żeby Twisted Fate mógł mu odnowić manę, jeżeli taka sytuacja się zdarzy. W sumie to tak, może zagram. Morgana Frontline też jest lepsza. Zawsze użyję tej jednej umiejętności. Zobaczymy, czy to wypali. No, Cho'Gath robi sobie turdę. Summoner's Rift. Czy jak ta mapka się nazywa? Rzuciłem mu tyle itemek, a on nie chce odpalić tej umiejętności. Nawet nie wiem, czy raz odpalił. Gdzie mu ta mana zniknęła? Miał demonów? Chyba nie. Bijemy poziom Sejuani. Nie wiem, czy Sejuani, czy lepiej Kennena. Damage już i tak troszkę mam. Możliwe, że po prostu CC, żeby oni dłużej stali w miejscu. Tych cofnę o linię. Tych zamienię pozycją. No może tak zagramy na razie. Gość, który jest pierwszy. No zobaczmy, jak na niego pójdzie. Myślę, że bardzo łatwo. Ma Kennena na pierwszym poziomie, który ma 500 HP. Mój Cho'Gath z umiejętności razem z Rabadonką powinien uderzyć co najmniej tyle. Jeżeli w ogóle on uderzy znowu. 650. No jeżeli uderzy, bo wcześniej, to by zszotował mu tego Kennena i myślę, że większość teamu tak samo. Sytuacja top 5. No nie widzę, z kim my tu możemy przegrać. Chyba top 4 już nawet. Tak, top 4, czyli gwarantowane punkty już mamy. I chyba dalej wbijam lewe. No nie widzę tutaj, czego ja szukam. Nie wiem, po co mam rolować. Tak więc raczej po prostu trzymam to 50 golda, wbijam level i poszukamy sobie może Gnara pod Wilda albo Swaina pod Demona. Yordle raczej już nie zbieram. Łezkę dam chyba po prostu na Aureliona, albo poczekam jeszcze, bo może mi wskoczyć Karthus. I wtedy tą łezkę bym chciał dać na Karthusa. To jest mocna kompozycja, tylko potrzebuje ona niestety czterech Rangerów. Dwóch Rangerów za wolno się odpala. Cho'Gath 760, Varus ma około 900 HP, to ma go praktycznie na shota. Kolejne ulti. Tym razem w Kindred, ale Twisted Fate wykończy. Albo ktokolwiek z tej drużyny. I gość się odpada mając 50 golda. No to jest błąd, którego nie powinniście popełniać. 50 golda, nigdy nie powinniście odpaść na 50 golda. To, o czym mówiłem, Karthus na łezce jeszcze się trafia. Ja mam drugą łezkę na ławce. Sprzedam Twisteda, dam mu statek Shiva i on będzie bardzo szybko odpalał tego ulta. I to raczej powinno być GG. W takiej sytuacji tak zrobimy. Sprzedam go, dam jemu statika. A Ionic Sparka możemy na Orange Sola, może on troszkę dłużej przeżyje. 5% na znalezienie. Chyba zagram level. Obydwoje mamy tyle HP, że to nie jest sytuacja, gdzie zagramy dwie walki i ktoś odpadnie. Mogę sobie zagrać na spokojnie, mogę wbić ten 9. level, dorzucić kolejną postać i zagwarantować sobie wygraną w sumie.
Nie mam się gdzie śpieszyć. Kartus tutaj po dwóch basicach odpala ulta. Masywnego ulta też. Aurelion poprawia. I raczej spokojnie wygrywamy. Kupuję znowu expa. Znowu expa i po następnej walce już wbiję poziom. I zacznę szukać kartusa, bo będę miał 10%. 10% na znalezienie legendarnej postaci na 9 poziomie. On przestawia swoje postacie. Ja robię to samo. Chcę tak grać, to śmiało. Możemy tak grać. O, Harvick. Gościu nadal ma 50 golda, no. Mam nadzieję, że nie popełni tego samego błędu, co tamten kolega. No raczej bez podjazdu tutaj. Załatwiamy tego kolegę. Sześć Jordi już nie jest takie mocne w tej mecie, właśnie dlatego, że dużo osób gra tych sorców. Więc jeżeli macie plan grać 6 Jordi, to bym nie polecał. Dwa razy wbijam poziom. Mogłem bić raz, mój błąd troszkę. Tak, zagramy. Red Buff, no nie za bardzo jest mi na kimś potrzebnym, ale wrzucę na Kennena. Niech sobie chłopak ma. Sprzedam chyba tam Sejuani, albo zostawię. Może zostawię tam Sejuani. Red buff, a on co miał? Nie widzę. Hurricane, no tragicznie i tam mu dało. Dobra, maksymalny poziom. Czego my szukamy teraz? Na pewno kartusów szukamy. I na pewno szukamy Gnarów. Red buffa na Kennena. Gnara dostawiamy pod Wilda. Kupię sobie tą Kayle. Tego Roxana może też. Dwóch Kennenów. Może mogłem ich zbierać na trójkę. Chociaż to nie jest mój główny carry. Nie wiem, czy potrzebuję go zbierać na trójkę. Kartus się odpala. Razem z nim Cho'Gath. Kartus Aurelion. Właściwie znowu traci HP, a nadal ma 50 golda, to mnie troszkę dziwi ta decyzja. No 10% na legendarne, a coś one się nie przewijają za bardzo. Narsa, Sejuani. Cho'Gath, Kartus, Sejuani. Teraz tak zagramy, tylko Sejuani damy na front. W sumie to mógłbym to nawet tak rozegrać. Nie ma to z jakiejś większej różnicy. Jest tu Gnar też. Zobaczymy, co mi lepiej podejdzie. Źle ustawiłem kartusa. Wpadłem w Zephyr. Mogłem tam dać bezużyteczną postać zamiast mojego głównego carry. No i tutaj raczej prosta wygrana. Mój Cho'Gath jest nie do dotknięcia. Jego gościu odpada mając 50 HP. No, dwie osoby popełniły błąd w tej gierce, gdzie miało 50 golda i odpadły. A zobaczmy, co nam dało za pierwszą gierkę. I to jest na tyle z pierwszej gierki. Jak widzicie, placementy 1 na 5 gierek. 101 punktów dostaliśmy za wygraną. Dostaliśmy też żelazo 1. Ciekawa dywizja, ale tutaj wszystkich wrzuca do żelaza 2. Na pierwszych placementach nie ma, także wrzucicie wyżej lub niżej. My postaramy się jak najszybciej rozegrać te placementy, pokażę wam, jak ten proces właśnie wygląda, wbijania tej rangi. To jest pierwszy odcinek, wrzucę go całego na YouTube'a. Czekam na komentarze, jaki format byście woleli, czy wrzucać całe odcinki, czy lekko pocięte i wrzucać na przykład dwie gierki do jednego odcinka. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze nie wiem, jak nazwę serię, zobaczycie w tytule. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i do usłyszenia.